Oh god, mój łeb. Dobra, muszę zobaczyć. Kurde. Czy wy jesteście? Panowie! Blaze! Do środy wstać? Michael dalej poleciał! Patrzmy co u niego, cholera. Michael! Żyjesz? Nie. Kurde, szkoda. Dobra, do środy wstać? Cholera. Panowie, która jest? Piąta, nie, zaraz się rozjaśni. Leżeliśmy z dobre dwie godziny. O kurde, panowie, wy to widzicie? Ja pierdzielę, panowie, sprawdźcie, że to silnik. Otwórzmy tą klapę. Weź coś sprawdź. Ja się nie znam. Weź ty, Michael, sprawdź. Mnie boli. Panowie, panowie, powiedzcie, kiedy mam odpalić, spróbować. Okej, się stawię. Dobra, no. No, dobra. Tutaj, Michael, tu. No, dobra, dobra. Odpalić? Psy. Psy. Dobra. Odpalam. Teraz. Dobra, działa. Zamknijcie klapę. Dobra, panowie. Matko, gdzie? Teraz zabiję. No, w sumie, lepiej, żebyśmy teraz nie trafili do paki. Ale to ledwo... Zabiję tego, który mi furę ukradł. Ledwo rusza. Właśnie twoja fura. Cholera, nie mamy opony? No, nie ma. O kurde, monstrum musieliśmy przywalić. Chyba stary, dawaj. Gdzie to było? Tu po prawo? Chyba tu. Dobra, dawaj. Gdzieś na tył wjedziemy dalej, nie zobaczył tego BM-y. Nie wjeżdżaj tu. Na dół może tam wjeżdżać. Dobra, to ja już wysiadam. Ja też idę. Dobra, trzymaj się. Ja. Gdzie przeparkowałeś mojego KTM-a? Co? No, chyba na dole zostawiłem KTM-a. Nie wiem, ej, idziemy do Darena? Wiesz co, ja bym do siebie wrócił. Może rano mu pokażemy, dobra? Dobra. Kurde, widzowie. Rano? Ta. Hello. To kurde, w sumie jak mój braciak ma wejść? Na KTM-a się dwie osoby nie zmieszczą. Nie, daję mu pospać jeszcze. Jedno będzie miał spokojną w sumie. No, ja idę po KTM-a. Dobra, to... Ty musisz jakąś taksówkę zamówić, braciak. Ciu, znam się tu z paroma osobami. Dobra, to... Widzimy się rano. Okej, widzowie, chodzimy po KTM-a. Drodzy, mamy naszego KTM-a. No i co? Widzowie, jak mówiłem, zaraz przejdziemy do komentarzy. W sumie nie wiem, ile Noah będzie sobie spał, bo obstawiam, że z 4 godziny max lub 5. Co, widzowie, nie mają pracy. Ale co, zaraz sobie pogadamy porządnie. Drodzy, jesteśmy już o 11:00 i zobaczymy, widzowie, czy Darren już widział swoje BMW, czy nie. Mówię, widzowie, teraz przejdziemy do komentarzy. Pisaliście, że firma ochroniarska, tą, którą nam zaproponował szef, jest całkiem dobra, widzowie, ale no, nie ma żadnego doświadczenia. To mamy, widzowie, bardzo duży problem z tym. Pisaliście, że włosy też są spoko. No i co, widzowie, co jeszcze można tutaj dodać? Pisaliście, żebym zrobił maraton, widzowie. Bardzo chciałem zrobić dla was maraton filmów, no ale co, widzowie, no. Po prostu czas mi na to nie pozwala. No i co? No jak widzicie, no a się ubrał tak jak zawsze, widzowie. Tylko że dzisiaj założył sobie jakiegoś G-Shocka, zegareczek. Kurde, widzowie, coś tu słychać nawet z dolnych pięter, pewnie ci debile chrapiących. No, Michaela słychać nawet. Widzowie, jeszcze patrz tutaj komentarze. Piszcie, żebym było trochę bardziej powagi, więc będę trochę bardziej poważny. Bo was zaraz tak nebluje. No i co wie? I to tu chyba. Halo, panienki! O, kurde. Zamykaj te drzwi. No w końcu przyszedł. No co? To się o***ł z moim autem. To nie ja, to Michael. Tak? A widziałeś się? Goguś. Widziałeś, się? Kto ci pozwolił, żebyś miał auto? Michael. Chuj jebany. Michael. Ja. Ej, ale chili bombę trochę. Co chodź teraz? Czy ci te twoje nudę na głowie? A ty co masz na łyb? Dobra, uspokój. Lokasty jest. Ripsie. Dobra, uspokójcie się. Dobra. To dajcie mi wszyscy pieniądze za tam betę. Ale ja żadnych pieniędzy, to Michael zniszczył, to Michael ci pieniądze. Macie mi biegać na bieżni teraz. Tak? Na pewno? No. Mogę ci dać 10 tysięcy burgerów. Jest mi burger, Abi. Wyglądasz sam jak burger. dobra, panowie, spokojnie. Dasz ci sobie ten nóż w dupę. Kurde, zostaje mi jeszcze jakieś SMS-y. Dobra, panowie, uspokójcie się, bo ty... Ta brzydka była. No, jak twoja morda. Dobra, uspokójcie się, debile. No, ty też nie masz. Ja też, no. Wszyscy nie mamy. Dobra, który mi rozwali tą betę? Kto prowadzi? Blaze. To ja. Chcę nam powiedzieć, że... Mike. Zamijali się. Ach, winowajce. Dziękuję bardzo. Nie, ja mam... Loki. Teraz nie spłacasz najpierw tego długu, tylko mnie. Mogę ci dać 5 dolarów? Nie, tyle ile kosztowała nowa. No to 3 dolary. Weź, ty p***alaj. Aha, no dobra. A gdzie ona jest w ogóle? O, a ty ją widziałeś czy nie? Nie, ale mi mówili. Dobra, to może jednak nie. Spokojnie, ty, to na złomowisku, co nie, panowie? No chodź, pokażę ci. Nie, no chodź, chodź. Ja? Darek, chodź, Darek. Darek, sprzedawca koparek. To są tacy debile. A no co, rozwaliliśmy to betę, widzowie. Trzeba ponieść konsekwencje. Znam cię, rej. Widzieliście Leo? O kurde, debil. Gdzie jest BMW? No, pójdź z Michaelem. Dobra. Ja poczekam się za Leo. O, ty jest Leo. Siema! Kurwa, debile tak krzyczą, ja
tamte, no rozwaliłem tą, słuchaj, bo wiesz, on miał swoją BMW, jakby stry, on, no, Darren miał swoją BMW, taki mój ziomek. No. O, no i tak skończyła. No ładny. No. Silnik wypadł. Przemaleło. Nie, bo k***a, krzyczycie na cały blok, mnie łeb na... dobra, czekaj, Leo, teraz mam do ciebie pytanie. No. Bo za to akces wczoraj, to mogę dziś sprzedać ten weed? Ta, możesz. No i czyli, Zoe, w końcu zrobimy profit. To ja, panowie, będę za moment. Dawaj siano, złodzieju. Jakie siano? No zobacz, dobra, wiesz co? Ja wezmę... Nie! KTM-a. Nie! Wracaj tu. Wracaj tu, k***a. A! Dobra, w sumie. Bo trzeba będzie na spokojnie widzę pogadać z Darrenem, no. Coś mi te SMS-y, no i kto to nas dzwoni. Śmierdzielu mały. Powiedz mu, co je działo. Idziesz ze mną dzisiaj wziąć auto na raty? Nie, co ty, przecież ty stary ledwo ci stać na rachunki, co dopiero na kolejne auto. We ty mądrzej. Na rachunki? No. Zapłacone są przecież. No, tydzień po terminie. Weź ty z mądrzej. Albo znajdź drugą pracę. No. Elo. Musimy koniecznie pogadać. My dzisiaj na siłowni musimy koniecznie pogadać. Ta raczej będę. A kto to? Bo mi się numery kasowały. Kurde, to no właśnie mamy taki problem, że numery mi się skasowały i wszystkie wiadomości. Mamy tylko numer do Darrena i Michaela. Widzę, tu dzwoni ktoś jeszcze dwa. Dobra, nie, tutaj jest braciek widzowie, ale cóż. Zdajemy tutaj zezwolenie na sprzedawanie weedu, więc teraz tutaj puścimy plotkę, że tu jest towar. A tam, dobra. Tu jest towar. Ktoś tutaj podjechał. Nie no, widzę, czy to jest Rudy? Tutaj załatwmy sprawę z Rudym. Elo? Co tam Rudy? A co ty na nie swoich terenach robisz? No bo ja... ja w sumie to po prostu przysiadłem tutaj, bo chciałem coś tam, wiesz, sprzedawać, no bo nie mam pieniędzy, no. Aaa, na nie swoich terenach? Weź, nie mów, no bo mnie miał jeszcze większy przypowiedź, tamten chłód jest tam niezły. No to... to moja wina? Teraz musisz stąd iść, bo ja to sprzedaję. No dobra. Dobra, widzowie, nie sprzedamy Rudego? Nie, możecie mnie to zjeść w komentarzach, ale ktoś widzowie podjechał, potencjalny klient. Ja się tu ustawię koło KTM-a. Zobaczymy, czy ktoś podjedzie, widzowie, puścimy już plotkę. No i co, widzowie, zobaczymy, czy ktoś tu... O, jest jakiś... jakaś BMW, The Hole. Polski weed. Simono. Chcesz weedu? Oczywiście, 6 gram poproszę. No i tutaj cały na zapach w sprawie poszedł. Słuchaj, dobra, 6 gram, no to będzie... Kurde, widzę, że mi się to nie... 180. Po 30. Słuchaj, taniutko. Chyba, że kupujesz, no... Jeżeli chcesz taniej... Masz malutki. Masz tu. Dzięki. Dobra, widzowie, szybko poszło, sobie przydaliśmy cały zapas. I co na mnie? A ty, widzowie, se wyjaramy. Kurde, widzowie, nie spodziewałem się, że od razu przyjedziesz tutaj i wykupię prawie cały nasz zapas. Chociaż jakby powiedział jeszcze o 2 więcej, to byśmy już, widzowie, nie mieli. Ale co, widzowie, powiedzmy Leo może o tym Rudym jednak. No, wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. Kurde, że tylko ja zapalam po tym, jak wary. Zaraz mi tutaj policja zatrzyma i na czymś skończy. Bo jeżdżę na KTM-ie. A propos policji, to chyba coś jedzie. Mam nadzieję, że nie po mnie. Czy sobie dało, czy nie? No co, zgaszamy KTM-a. Zapytajmy sobie Michaela, jak z Darrenem. Michael, no jak z Darrenem? Sytuacja? Nie wiem. Właśnie tak. W pokoju spłukany w poduszkę. Kurde. Weź go pogłaskaj. Ty, dobra, muszę Leo tylko powiedzieć jedną rzecz. Leo! Co? Widziałeś to, co puściłem, że tam sprzedaję weed? Tam, o, tam, no dwie przecznice dalej, widziałeś? No. No to na tamtym miejscu spotkałem Rudego, więc jakbyś chciał go dorwać, to no, no uciekł mi od razu, jak do niego podszedłem, więc możliwe, że tam wrócił. Jak... Dobra, teraz się nie pie***, idę po niego, kurde. Dobra, do powodzenia. Siema. Siema. W jakim tam rejonie to było? No mówię, tam dwie przecznice dalej, w tamtą stronę. Dobra. Ty, Michael, chciałem powiedzieć, czy pojedziesz z mną na siłownię? Możemy jechać, ale czym? Właśnie, ja mam KTM-a, ale ty musisz coś sprawić. To co, po taksi? No to ty dzwonisz po taksi, bo na mojego KTM-a siłę dwójkę zmieścimy. Dobra, to widzimy się na siłowni? No, w sumie możemy. Dobra, trzymaj się. Elo. No sobie, no sobie zobaczmy sobie, no sobie, sobie, co ja sobie gadam, jeszcze od Maria. Zawiedziemy na siłownię, ale dzisiaj wam to, jakby nie pokażę wam całego procesu siłowni, ponieważ ostatnio często jesteśmy tam na odcinkach, więc sobie od razu za sekundę widzimy się po siłowni, ale sobie zobaczmy, napiszcie, czy na pewno, czy mamy robić coś dalej z tym ochraniarzem, czy odzywać się do szefa, no i widzowie, zapytamy się Leo później, czy ma jakąś robotę, bo aktualnie widzowie mamy 555 dolarów, co jest dalej mało, biorąc pod uwagę, że zostało nam, widzowie, w zasadzie kilka
odcinków, bo dokładnie 11 do spłacenia długu, a brakuje nam jeszcze od sądu $3500, więc widzowie, coraz mniej czasu, ale gotówki też jest nawet spoko ilość. Jeszcze jesteśmy jakiegoś, a no tak, to by ten SMS, nie odczytałem go po prostu. Widzowie, zielone, kurde, dobra, widzowie, widzimy się już po siłowni. No, to było wymęczające 2 godziny, Michael. No. Jeszcze pogoda się gówniana zrobiła w Los Santos. Taka mgła, nic nie widać praktycznie. Chuja widać. Brakuje, żeby się rozpadało. Michael, trzeba ci po taksy zadzwonić, tak? Kurde, nie wiem, telefon mi się sformatował. A tobie? Jakieś gówniane te telefony teraz produkują. Zadzwonię. Ło, uważaj, prawie cię zabił. Taksi, przyjedź. Co, ty masz kontakt do taksi już? Co to jest z... A, to ten debiletan. Co on coś z włosami zrobił? Ty, coś ty zrobił z włosami? Ha. To etan. Co ty do mnie powiedziałeś? Chyba. Wyglądasz jak alien. Wyglądasz jak spaniak. Ty pa! Michael, on ci nie wygląda jak marna podróbka mnie? Pa. Dobra. Zobacz, nawet fity. Fity nawet zobacz. Tak, a propos do podróbek, nie? To... No. Fajne buty. Dzięki. Spoko, mopie. Tak, no. Spoko, że nie masz pieniędzy, a masz buty, które w oryginale są warte 5000. No. Kurczę, sobie nie wiedziałem. Dobra. Może sobie odejść. Czeka na taksi. Latek, czapek. No to niech sam sobie pójdzie tam czekać. Dobra, odsuń się. Dupę. Przepraszam. Zamknął mi się. Ła! Nie! Ty, dobra. Gugusie, uspokójcie się. Ja nie chcę się z nim bić, tylko musiałem przetłumaczyć. Idziesz tam teraz. Pierdzie dostaniesz. Dobra, gugusie, idźcie. Uspokójcie się. Tak. Czy on może stąd... Aha. Jedzie się wszyscy. Się p***ać. Dobra, one są normalne. To są ci twoi mega mocni koledzy, tak? Dobra. Nie tak. Powiedziałem, że mega mocni, powiedziałem, że koledzy. Kolegów nie masz, dobra. Poza o ty flecie. Niech śmiecha. Ja swoje wiem. Gdzie? Co się robiło na Lamesie. To nie ja. A to nie ty, no wiesz co. No ale co na Lamesie było? Tam na twoich chudach? No ja rozumiem, no Rudy to Rudy, no ja rozumiem, no ale... No nie wiem, no gadasz z nami, a współpracujesz z tym. No Rudy to Rudy, Rudy wisiał, no to Rudy dostał. No to zaraz będziesz brzydki przegiął, to brzydki dostanie. No, powiedział ten, co wcale nie jest ładniejszy. Stać mnie przynajmniej. No, na podróby z panda. Tak. Nie wiem, kto to... Dobry, to ja. O, tutaj, proszę wsiadać. On tak chyba lubi. Elo. Ciepłych. Dobra, no tak, no chciałem się zapytać, co tam robisz, bo trochę nieprzyjemna sytuacja wyszła. No Rudego trzeba było z Rudym pogadać. Możliwe, że się spotkasz z moim szefem w przyszłości, bo... Szefem? Będzie każdego szukał. No, to nie ja. Tam ludzi z chudu. To nie ja. Będę konfidentem i dam mu na ciebie namiary. No, czyli jesteś konfidentem? Ale słuchaj, konfident ma być na policję. Słuchaj, smacznej kawusi. No wiadomo co, wiadomo kogo. Dobra, ty przeżegnaj się, żeby on cię nie znalazł jeszcze dzisiaj. Ja jestem ninja. Żółw ninja. Elo. Elo. Widzowie, jestem żółw ninja, mnie nikt nie znajdzie. Pamiętajcie ten legendarny tekst. Ale wracając, widzowie, mieliśmy się spotkać, znaczy nie mieliśmy się, mieliśmy, widzowie, zadzwonić do dealera, zapytać go, czy ma jakąś fuchę, o ile, widzowie, niczego jeszcze sobie nie pomyliłem, oprócz tego, że debil nie umie jeździć. Więc sobie przejdziemy się w zasadzie na chudu, przecież nie mam do niego numeru. Znaczy, widzowie, ten Ethan, patrzcie. Patrzcie, widzowie! Przedałem tego KTM-a i go robię, no, ciemno-zielone, widzowie, było, kurde... Cholera, Jezu, bym się jeszcze zabił. A na czerwonym przejechałeś, mandat. No co, dojeżdżamy już. Musimy, widzowie, znaleźć tego... Kurde, widzowie, Rudego znaleźli. Rudy Frejerze. Raz, do pokoju. No kurde, widzowie, szkoda Rudego. No, ten... No, chodź. No, idę. Czyli Leo, ja będę jeździć się sprawę. Dobra, widzisz jaką zdobyć mam? Widzę. Ale zostawcie mnie, chłopaki, proszę. Musicie się wysłać. No, to ja to na ciebie poczekam, Leo, dobra? Zadam za ten interes z Rudym. Dobra. Majzel, kręcisz coś przy tej BM-ie? No, sprawdzam, czy coś z tego zostało, czy coś. Silnik się cały dymi, to... Właśnie jak już to trzeba... Silnik się działa. Ty, to próbujemy to zanieść do naprawy? No, ja, że z twoim bratem byśmy coś przykmili. Stary, przecież z waszym mózgiem łączącym dwa komórki, to naprawicie tego. Trzeba pojechać do Larysa, tam najtaniej nam zrobią. O ile w ogóle to zrobią. Ale ciekawe, ile to wyniesie. No, nawet tego, Larena. Co to za jakiś biały SUV? Kurde, ciekawe, gdzie Leo poszedł z tym Rudym, biedny Rudy, co nie? No, Rudy się nie dostał. No, w życiu też. No. Kurde, co wy tu macie? Pralkę. W ogóle będę musiał skoczyć do sklepu, kupić te nowe ciuchy, bo chyba czwarty dzień w tym samym latam. Nie. Czyli jedyne, co zmieniłem, to buty ostatnio. Fryzurę. No, czy to jest pierwsze, czy drugie? Jeszcze
bierze jedno. Dobra, sorry, powaliły mi się piętra. Dobra, masz klucza? Weź to zamknij. Zamknięte. Dobra, gdzie on? Proszę się przejść? No. Kurde, widzę, no szkoda. No nie spodziewałem się, że wejdziemy w taki pościg. Ja czy w ogóle blachy zobaczyli? Oby nie. Kurde, miałem stary jeden wit. To aż wie, po prostu. No? Dobra, młody. No? Pamiętasz o tym, że dzisiaj jest rocznica śmierci naszych rodziców? Kurde, trochę mi to z głowy wypadło. No właśnie. Wiem. Udało w jakimś wolnym czasie pójść na te groby. Ta, dobra, no to w sumie jeszcze muszę się z Leo spotkać. No dobra. Pięciu, masz jakieś ciuchy? No. Daj te coś. No, przebrałbyś się brudasie, bo w ogóle obaj byście przebrali brudasy. Ja przynajmniej się przebieram. No, dobra, przejdziemy się na to, zobaczmy, czy ten Leo już skończył z biednym Rudym. O, siema Leo. Siema. Co z Rudym? No, Rudy sobie ładnie śpi. A, dobra. Ale w sumie nie śpi, ale chyba śpi. No. To słuchaj, mam do ciebie taką jedną sprawę. No bo dalej szukam jakichś psów na zarobek, co nie? Co mówisz? Jakiś na zarobek szukam i tak dalej, wiesz. To w sumie mam taką jedną robotę. No. A to się składa. No, że w sumie musisz ukraść furę. O kurde. Takiej jednej osoby. Okej, a gdzie? No, na forum drive. Cholera, widzę zielonie, ale już sobie tak przestraliśmy tych zielonych, że walone. Dobra. To co, bliżej wiesz? Czarka i podejdziesz tam detale odnośnie tej fury? A, podjadę. Bracie, dasz mu mój numer, bo zestratowałem mi się totalnie numery. No, muszę z tobą pogadać na chwilę jeszcze. Dobra, to będę u Darena w mieszkaniu. No i pójdę sobie do mieszkania Darena. Patrzę, czy Michael tam jest, czy nie. Nigdy tu nie byłem wyżej. Wiem, że wyżej chyba też są po prostu takie same mieszkania. Czekajcie, żebym nie wszedł do jakiegoś złego. Stary, no. Próbujemy coś tylko... dobra, może wysrane. No i widzowie, wykrakałem, rozpadało się w tym Los Santos. Ale co widzowie, taka nocka, to po prostu widzowie, pięknie, strasznie mi się podoba, widzowie, jeszcze na tych shaderach. Po prostu widzowie, teraz będę podziwiać to, no. No i co widzowie, strój Noego, też się leciutko zmienił. W sensie, no, wzięliśmy znowu do maski, bo pisaliście, że ostatnio na to nie mieliśmy maskę, to jest to był bardzo głupi pomysł. Czyli tak widzicie, dready też na tył sobie zarzuciliśmy. No! No, co tam? Słuchaj, bo ja mam ukraść furę, tak? No. No to przecież nie pele tam katemem, więc fajnie jakbyś mnie rzucił. No dobra, to tam ci dam. To taką pogodę tak ubranych? Co? Taki deszcz tak ubranych? Ale ja tego nie czuję nawet. Dla mnie to nawet lepiej. Dobra, mówię gdzieś na forum, ta? No to jedziemy. Kurde, widzowie, nie, po prostu będę wam teraz gadał, ale tak mi się ta gra podoba na tych shaderach w tym deszczu. To jest po prostu piękny. Leo. No. To jest gdzieś na forum, ta? No, jadę. Dobra, to co widzowie, zapinam pasy, żeby nie wylecieć jak Michael czasem potrafi. No i co widzowie, widzimy się już na forum drive. No i widzę sobie jeszcze naszego kija. No dojeżdżamy, stary. No lepiej, właśnie wracając miałem ci powiedzieć, stary jakiś biały baler się kręcił w okolicy, no tego, tutaj. Znaczy naszej, ty na Rockford. Tak? O. Dobra, to ja coś tam będę dzwonił. Dobra, to dzięki za info, ja cię będę tu kontrolował. Dobra, elo. No widzowie, biegniemy i teraz pytanie, gdzie on jest, widzowie? Nie mam bladego pojęcia. Ja będę musiał się przejść po uliczkach, byleby nikt nas nie zobaczył. Dobra. Usto, to ja biegnę. O! Dobra, gdzieś wszedłem. Tu widzowie coś? To jest chyba pusto, no bo widzowie, mamy ukraść furę. Dostaliśmy informację, że będzie to muscle car i jakieś balery będą koło niego. Chyba, o ile się nie mylę, taka była informacja. Widzowie, przyszedłem się po alejkach tam. Tutaj widzowie, przydałoby się przejść po alejkach. O! Z drugiej strony. Teraz widzowie, my to w parku jesteśmy akurat dobrzy. I... ho! Balera! Dobra. Widzowie, kolejna alejka. Widzowie, nic. Też widzowie, nic, dobra. Widzowie, biegnę. Dobra. Trzeba przejść i kolejna. O! Zdjęły baler, zdjęły baler. Teraz przejść jakoś tędy. Dobra, tędy. Tu na górę się przydało wejść. O! Dobra, mamy to. Jakiegoś balera widziałem. Zdjęły baler, dobra. Trzeba iść tutaj wyżej. Kurde, tylko widzę, żebyśmy sobie jakoś nieostro nie przegrabili lub nie zgubili tej maski, bo nas zobaczą. O, zdjęły muscle car. Muscle car zielony. Kurde, widzę, trzeba go ukraść jakoś, tylko widzę, że jest tu kilku zielonych. Gdzieś trzeba odwrócić uwagę, albo widzę po prostu od przodu wejść. Tutaj tego po prostu znakautuję. Ci widzowie nie widzą, no i to będzie, to jest dobry plan. O, dobra, widzę, nie ma tu nikogo. Dobra, biorę kija. O, jest tu widzowie jeden, tego znakautuję. Dobra, reszta nie słyszy. O, cholera, kolejny. O, cholera, jeszcze. Cholera. O, dostał! No, poleciał! Cholera, dobra! Jeszcze tego widzowie. A!
Ale widzę, wywalnęliśmy mu, dobra. Dajcie sobie to teraz. Otwarte było. Czy da radę odpalić? No radę! Dobra, kolejny, jadę! Kolera! O! A! Kurde! Kolera! No i odpalił! Jaki widzę, fajnie, że to było kolejne otwarte, ja pierdzielę, i odpaliło od razu. Ale widzę, chyba nas jeden baler goni. O ile się nie mylę, ta? Zaraz widzę, to gówno! Kolera! Widzę, to gówno w ogóle nie skręcam taką pogodę. Widzę, koło Legion Score akurat jedziemy, i ja. Widzę, koło komendy zaraz będziemy jeszcze przejeżdżać. Widzę, wygonił nas tu i tu już są, tu już widzę, policja może wjechać. Czyli na są central, policja się nie zadaje, to tu może wjechać. Widzę, ta fura zaraz będzie. W malucha się zmieni. A miała trafić w jednym kawałku, widzowie. Chciałem tylko powiedzieć. Dobra, widzowie, jest na razie git. Uciekałem, widzowie, na Mirror Park. Tak, widzowie, uciekam. Nie wiem, czy dalej mam tego balera, bo się obracają w ogóle, po prostu jadę, widzowie, cały czas przed siebie. Więc nawet nie wiem, czy dalej mam po co uciekać, ale chyba, widzowie, go mam, słyszałem. O! No i widzowie, mam zielone lampy, więc to mi troszkę ułatwia sprawę i wiem, czy jest, czy nie. Kurde, to musi być auto kogoś ważnego, skoro gonią to auto. O, widzowie, okradamy, ale... Kurde, widzowie, to nie jest baler, jakieś inne auto się wtrąciło w wyścig. A w zasadzie pościg. Dobra. O ile widzowie wiecie, no a kierownicą coś umie, to widzowie nie jest najbardziej doświadczonym kierowcą. Są jeszcze zobaczyć po rozwaleniu BMW, jak na torach się wykoleił. To po drodze jeszcze sobie radzi. Kurde, dobra, to auto wygląda jeszcze tak znośnie, poza przodem. Bo tu widzę, wygląda jeszcze git. Dobra, to się widzowie, przyniosłem teraz na trzecią osobówkę. Widzowie, miał lepsze pole do manewru. Dobra, widzowie, jesteśmy na line'u, więc tu łatwo wjechać jakąś uliczkę i po prostu ich zgubić. Dobra, i ja pierdzielę, widzowie, jeszcze byśmy dachowali. Tak, widzowie, czy Famlis będzie na tyle głupie, żeby wjechać na dzielnicę Rockfordu. Widzowie, nie, nie będę tam wjechał na Rockford, żeby nie wiedzieli, kto ukradł tą furę. To widzowie, chyba już na VMAX-ie. Wydaje mi się, że ich zgubię, chociaż ten baler, widzowie, nas dogania. Chciałem, widzowie, jakoś nie wpadł w pościsk i nie skończyło to jak BMA! Cholera! No, widzowie, było blisko, więc skończył jak w BMA. Ale więc jeszcze wybudowali przed nami ten biurowiec, oto. No i, o nie, kurde, widzowie, jakaś część jest przez poli zapartna, ale wracając, widzowie, to jest biurowiec w większości. Nie ma tu budowy, więc kurde. Dobra, cholera, wjeżdżam przez tą dzielnicę. O, ja pierdzielę, chyba ich zgubiłem już. Kurde, no to auto nie wygląda to dobrze, ale już jest przynajmniej. Ja jeszcze da radę naprawić, bo silnik jest w pełni sprawny. Muszę skoczyć na Rockforda. Obylo po prostu dał mi jakąś w miarę dobrą sumkę za to. O cholera, dobra. Będę tędy główną drogą. Główna droga to będzie samobójstwo. Dobra, parkuję to, widzowie. Dobra. Ja mam braczek. Siema, siema. Widzisz, jaką furę przywiozłem? No widzę właśnie, ale co się tam działo w ogóle? No musiałem skroić, trochę się pobiegałem. Ło! Co to, Rudy wstał? Na dzielę, o. Nie wiem, chyba zawinął, pokazał mi to przekazać ogólnie. To widzowie, o coś leży. 250, mam 805. Przebiorę się, stary, jeszcze mamy ile? 23, to co, skoczymy na te groby? O. Kurde, czekaj, bo zaraz znowu wejdę komuś do mieszkania. Prawie. To jest ich, gdzie chłopaki skoczyli do baru? Chyba oni to. Znaczy wiem, że Darren dziś poszedł. Ale Michael to chyba skoczył do baru. Ja się ubrałem jego kurde. No bo ja zdejmę tą maskę i czapkę. Zdejmuję maskę i czapkę.